Gazela, kupiłaś dzisiaj konia, jak się z tym czujesz? Fantastycznie, płakałam ze szczęścia. I to jest autentyczna reakcja, jakby nagrywała to później, to już nie byłaby autentyczna. Boże. Jak widzicie po tytule, kupiłam konia i dzisiaj tak siadłam sobie na luzie, na sofie, żeby Wam opowiedzieć o kupnie Tico. Od jakiegoś czasu szukałam konia i wiedzieliście o tym, bo wspominałam o tym na filmikach. No i poszukiwania trwały, były dosyć trudne, bo zdarzało się, że już prawie miałam jechać po jakiegoś konia, a potem się okazywało, że jednak coś z nim jest nie tak. No i postanowiłam się wybrać w trasę, obejrzeć kilka koni do jakoś połowy Polski, do Poznania i miałam wtedy do obejrzenia chyba 4 albo 5 koni. Dzień dobry, jest godzina 6 rano, my wyjechałyśmy właśnie w podróż w celu oglądania naszych wybrańców końskich. Mam nadzieję, że zakończy się ona pozytywnie. Wstałyśmy o 5, ale to nic, jesteśmy już rozbudzone i pełne zapału. Przed nami 700 km trasy, kilka koni do oglądania, więc mam nadzieję, że ta podróż będzie owocna, bo jednak trochę zrobimy. No ale jeśli nie, no to niestety na tym polegają poszukiwania konia. Okej, jedziemy do pierwszej stajni oglądać pierwszego konia. Jest to wałach, który może wyszedł trochę poza budżet, ale rodzi bardzo fajne nadzieje. Ponieważ ma dobry papier, na filmach i na zdjęciach naprawdę świetnie wyglądał i się ruszał, więc zobaczymy. No i wydarzyło się tak, że pierwszego konia, jakiego pojechałyśmy oglądać, zakochałyśmy się w nim tak mocno, że ten kolejny, którego oglądałyśmy, to już był tylko po to, żeby się upewnić, że jednak tamten. Okej, oglądałyśmy już pierwszego konia i jedziemy oglądać kolejne, chociaż nie wiem, no ten pierwszy bardzo, bardzo nas do siebie przekonał i jestem w 99% pewna, że to będzie on. Przede wszystkim zauroczył nas tym, że był takim misiakiem i mimo, że jest olbrzymim koniem, bo ma 173 cm i 3,5 roku, więc jeszcze trochę urośnie, to był przekochany, naprawdę totalny misiak, można było go wszędzie dotknąć, wszędzie pomiziać. Sam wyciągał głowę do dotykania, do głaskania, lizał ręce, to już w ogóle był hardcore, bo to było tak urocze, że masakra. No a w dodatku jest to koń z ładnym ruchem, poprawną budową. Jest to również koń zdrowy, więc no po prostu już byłyśmy pewne, że bierzemy tego konia i koniec. Gazela, kupiłaś dzisiaj konia, jak się z tym czujesz? Fantastycznie, płakałam ze szczęścia. I to jest autentyczna reakcja, jakby nagrywała to później, to już nie byłaby autentyczna. Boże. Tak więc w poniedziałek już wylądował w Iskrze. Prawie przez całą drogę grzebał kopytem w tej gumie, w koniowozie. Zdjął sobie oba ochraniacze, a kiedy już je zdjął, to był znacznie spokojniejszy, jeśli chodzi o te grzebanie. Być może go po prostu denerwowały. Okej, właśnie rozpoczyna się moja podróż życia po konia. Siedzimy z Julką na Miłosnej i czekamy na przewoźnika. Będziemy wpakowywać naszą pakę. Pakę! To bez Ikei. I jedziemy. Kurde, ale ja dawno nie byłam na Miłosnej. No ślicznie tu jest. Co tam, Jula? Wyglądasz, jakby cię z domu wyrzucili. Bo wyrzucili. Zabrałam ze sobą ochraniacze, ten spojatowy, noże, kanta i szczotkę. To mój cały dobytek życia. To jest twój zestaw survivalowy. Tak, to mój dobytek życia. Nic więcej nie mam. Okej, okay, oto i on. Mr. Quantico. G. Quantico G. Coś czuję, że będzie miał jakąś ksywę, bo to imię jest zbyt długie i zbyt poważne. No, misiak, jaki słodki. No, w ogóle niepoważny. Wielki Quantico G. Thank you.
wzięłyśmy go, pochodziłyśmy troszkę i wpakowałyśmy go do jego boksu. Koleżka jest już w Iskrze. Koniowóz wyjeżdża. O, misiek. A to jest gigant. Kłebo! Kłebo, to nie jest kłebo! Kłebo! Quentin! O, misiasty, ojej! Juleczka będzie jeździć na Gracji, która została kupiona. Juleczka jest współdzierżawcą mojego konia. A ja kupiłam konia. Woo! A tu co? Co trzymasz, Magda? Ciasto! Wow! No i co, teraz wam trochę opowiem o tym koniu, prawda? Nazywa się Quantico G albo G, nie wiem jak to wymawiać. Czy bardziej po angielsku, czy po polsku? Jest to bardzo zrównoważony, kochany wałach, 3,5-letni. Jest wstępnie zajeżdżony, przyjął jeźdźca i z tego co wiem, chodził już w 3 chodach, ale od osób, które na nim jeździły, wiem, że jeszcze trochę pracy z nim jest. O papierze wam mówić nie będę, bo nie widzę sensu. Powiem tyle, że ma papier dobry. Co prawda wykroczyłyśmy trochę ponad budżet, jeśli chodzi o tego konia, ale naprawdę totalnie się w nim zakochałyśmy. To, że on na ten moment nie ma żadnych większych wad, to było dodatkowym atutem i miałyśmy jakiś tam zapas finansowy, więc postanowiłyśmy, że na tego wybrańca jesteśmy w stanie go przeznaczyć. Kolejnego dnia przyjechałyśmy do Iskry, żeby wyprowadzić go na kwaterę adaptacyjną, gdzie mógł się zapoznać trochę z innymi końmi, z zapachami, rozprostować nogi, a kolejnego dnia już go będziemy wyprowadzać na normalne pastwisko, wprowadzać do stada, co na pewno nagram. Uwaga, pierwsze wyprowadzanie, Quantico! Gdzie idziesz? Pewnie w momencie, w którym oglądacie ten filmik, to on już ma jakąś ksywkę. Ale ja nagrywam to trochę wcześniej. Także wybaczcie. Kolega idzie na kwaterkę, żeby się przyzwyczajał z zapachem naszych koni. O, się gapią! Idziemy nakarmić naszego koniucha. Na pastwisku kupiłyśmy musli, które jadł wcześniej, żeby się mu brzuszek nie rozstroił. Także idziemy. Ej, chcesz jeść? No oczywiście, że tak. Masz chłopak. Jeszcze się boi dźwięku. No chodź, masz. Co za słodziak. No. Marchewka przekonała? Nie? Czy dawno masz? Rikki-tikki rozsmakował się w Horsliksie i będziemy go czyścić tutaj na kwaterce, żeby go bez sensu nie stresować kolejnym wchodzeniem do boksu i potem znowu wyprowadzaniem go. To tak na neutralnej pozycji go wyczyścimy. Tylko ma trochę obtarć od kantara, więc będziemy mu smarować kremikiem regeneracyjnym z Ekinata. Mam nadzieję, że pomoże, chociaż w sumie u Perona dość sporo pomógł. Także proszę, czyń swą powinność. Staramy się generalnie wykonywać wszelkie czynności równo, ja i Julka, żeby przyzwyczajać go do nas obu. Żeby obie nas polubił! On jest bardzo ciekawski, ale jest oazą spokoju i to jest naprawdę świetne w tym koniu. No. Co za słodziak! Zaraz będziemy sprawdzać, czy... O Boże! Czy się boi sprayu, spryskiwacza. Ale z tego, co widzę,
On jest mega przyzwyczajony do czyszczenia, wszelkich zabiegów pielęgnacyjnych, więc podejrzewam, że raczej będzie okej w tej kwestii. Będziemy sprawdzać, czy Tico boi się spryskiwacza. Jola będzie psikać ogon odżywką z ekinata, żeby łatwiej nam było go rozczesać. Ten gość się niczego nie boi. Zobaczymy jeszcze potem na myjce, czy stoi grzecznie. A w ogóle odżywka jest fajna, bo mega dobrze wpływa na rozczesywanie grzywy ogona. Sprawdza nam się. Nie, Jula? No i co? Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że praca będzie przebiegać dobrze. Mam przy sobie ludzi, którzy na pewno z chęcią mi pomogą, jeżeli będę mieć jakiekolwiek problemy. Będę starać się również inwestować bardzo w wiedzę, chodzić z Quantico na szkolenia, po prostu dokształcać się, żeby ten koń miał ze mną jak najlepiej. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które mnie wspierały w tym zakupie. Przede wszystkim mojej mamie, która ma naprawdę ogromny udział w tym wszystkim, w całym tym przedsięwzięciu. Gdyby nie ona i gdyby nie to, że ona mnie jakby popchnęła do tego, że okej, damy radę, będzie dobrze, no to zapewne bym jeszcze czekała i czekała z tym kupnem konia. Pomogła mi też bardzo Julka, która też mnie wspierała. Pani fizjoterapeutka, której socjale gdzieś tu się wyświetlą i której bardzo, bardzo dziękuję, bo zupełnie bezinteresownie pomogła nam ocenić różne konie, które jej podsyłałyśmy, jeśli chodzi o filmiki. No i wszystkim innym osobom, które przyczyniły się do tego, że Quantico jest w iskrze. No dobrze, jeśli chodzi o opowiadanie, to by było na tyle. Bardziej treściwych filmów spodziewajcie się później. Ja bardzo, bardzo, bardzo się cieszę i mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zapraszam Was na mojego Facebooka, Instagrama oraz TikToka i się z Wami żegnam. Do zobaczenia, buziaki i cześć!